Cześć wszystkim. Dzisiaj dalszy odcinek taki na temat porad w terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego. Raczej dzisiaj przestroga przed pewnymi ćwiczeniami, których nie powinniście wykonywać w sytuacji, kiedy złapał Was ból, epizod bólu kręgosłupa. Czy to ostry, nagły, pierwszy, czy już jakoś tam od czasu do czasu powielający się. W sytuacji, kiedy następuje ból kręgosłupa, najczęściej większość z Was zaczyna szukać ratunku w poradnikach i zaczyna szukać ćwiczeń, które jakby wzmocnią mi ten kręgosłup, no bo jeśli on mnie boli, znaczy, że jest słaby, czy coś z nim jest nie tak. I trafiacie na ulotki, na przykład najczęściej z lekiem, kilka rysunków. Trafiacie na poradniki wszelkiego rodzaju gazet takich bulwarowych, jak to nazwać. Trafiacie na filmiki, gdzie ludzie młodzi, wysportowani pokazują te ćwiczenia jako forma terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego. Moim zdaniem nie powinna to być terapia, tylko to tytuł powinien być profilaktyka, w profilaktyce bólów kręgosłupa, chociaż te ćwiczenia, które pokażę, to nawet osoba zdrowa nie powinna wykonywać. Są inne, zastępcze, które można bardzo ładnie sobie ten rejon wyćwiczyć, wzmocnić i odciążyć przede wszystkim. Więc jeśli już coś takiego nas złapało, nie możemy stosować ćwiczeń, które zaraz pokażę. W pozycji leżącej w plecach najczęściej każą Wam robić nożyce poziome, nożyce pionowe, rowerek bardzo niski. No jeśli wyższy, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale już w tej pozycji robi się tak potężna dźwignia na kręgosłup lędźwiowy poprzez nogi i tak wytwarzają się mocne siły ścinające na kręgosłup lędźwiowy na dyski, że te ćwiczenia, które pokazałem, robią więcej złego niż dobrego. Należy te ćwiczenia unikać, robić je wyłącznie wtedy, kiedy mnie nie boli, jestem na siłowni, na młody człowiek i tak dalej, ale mówię, te ćwiczenia, które niby wzmacniają nam brzuch, wzmacniają nam rejon kręgosłupa lędźwiowego, jeszcze raz mówię, przynoszą nam więcej złego niż dobrego. Żeby wyćwiczyć sobie ten rejon, szukamy innych rodzajów ćwiczeń, są filmiki na stabilizatory, na wszelkiego rodzaju mięśnie, na rejon miednicy i tak dalej. I od tego zaczynamy. Tu przez to, że się tworzy dźwignia, następują siły ścinające, dodatkowo dobijają nam, powiedzmy, wypatający już dysk. To jest jedna zasada, także unikać tych ćwiczeń, pomimo że jest ich troszkę na YouTubie. Druga rzecz, tylko mówię, nie mówię, że one są jakoś tam niezgodne ze całą jakby nauką czy filozofią ćwiczeń, ale no mówię, więcej złego niż dobrego, można je zastąpić, a jak już ktoś się uprze i je ćwiczy, to naprawdę nie może mieć problemu z bólem kręgosłupa. I względnie trzeba być młodym. Drugą rzeczą, jaką jest, to jest sytuacja taka, że przy bólach kręgosłupa lędźwiowego ruszacie szybko na basen, bo to też jest taka sytuacja, kiedy boli, idę na basen, to mi pomoże. Ok, w porządku, woda jak najbardziej jest dobrym odciążeniem, świetnie wpływa na jakby zniesienie bólu kręgosłupa, ale jest jeden warunek. Nie pływamy żabką. Idąc na basen z bólem kręgosłupa, nie pływamy żabką. Pływamy na strzałkę, z deską na piersi, na plecach, z przed, tak jak się dzieci uczą pływać. Pływamy kraulem, jak się da. Nie pływamy żabką, ponieważ nie wiemy, co nam jest. Ruch boczny żabki powoduje bardzo mocne przeciążenia na kręgosłup lędźwiowy. I osoby już, pewnie niektóre tu już miały taką sytuację lub będą mieć, ale jest taka sytuacja, że idąc na basen, pływacie żabką, wychodzicie, czujecie się jeszcze gorzej. Także pamiętać o tym, że na basenie nie stosujemy stylu pływackiego żabka, dopóki nie stwierdzimy, co nam jest, dopóki się nie skonsultujemy z lekarzem, z fizjoterapeutą, nie zaczniemy leczenia. Żabkę wprowadzamy wtedy, to jest tak jakby subiektywne uczucie, kiedy idę na basen, płynę tą żabką i jeśli mi nic nie jest, znaczy, że już mogę wrócić do tego stylu. To nie jest, że ten styl jest szkodzący. On jest tylko podrażniający sytuację bólową w kręgosłupie lędźwiowym, która już zaistniała, a nie u osób zdrowych.
Także to są te dwa ja tak jakby przestrogi. Z tymi ćwiczeniami całkowicie porażka. No i to pływanie to jest bardzo dobra rzecz, tylko nie wszyscy, czy lekarze, czy tam fizjoterapeuci na wizycie wam powiedzą o tym, że jednak ten jeden styl należy unikać. No, myślę, że troszeczkę dałem wam do zastanowienia i do jakby ktoś może uniknie niepotrzebnych podrażnień, jakby przedłużenia swojej terapii kręgosłupa lędźwiowego w przyszłości. Dzięki i do następnego razu.